Dobry wieczór, nazywam się Jan Szratecki. Chciałbym wszystkich tą swoją prezentacją zachęcić do robienia zdjęć w naszym pięknym mieście. Pewnie wszyscy je robicie, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na miejsca, które nie są takie atrakcyjne, jak to mówią przewodniki, jak to mówi Urząd Miasta Łodzi. Chciałbym, żebyście po prostu te miejsca, które mijacie, nie wiem, idąc do pracy, do sklepu i przechodząc przez łódzkie dworce, zwrócili na nie uwagę i po prostu fotografowali. Bo być może one znikną za 5-10 lat. Łódź jednak się zmienia i takie zwykłe miejsca bardzo szybko zmieniają swoje oblicze. Tak samo znikają bardzo ładne łódzkie murale, łódzkie graffiti. I myślę, że to wszystko warto fotografować. Nawet łódzki Manhattan, który wielu osobom się nie podoba, może wyglądać dobrze. I to też nie tak, że wychodzimy robić zdjęcia, powiedzmy wtedy, kiedy jest ładne słońce i wydaje nam się, że będą super zdjęcia. Tylko właśnie wtedy, kiedy jest zimno, plucha, zamieć. No i warto chodzić. I też warto odwiedzać te same miejsca, bo na przykład to miejsce na Struga zwykle jest zawieszone reklamami, a akurat kiedyś szedłem i okazało się, że żadnych reklam nie było, wszystko zostało zdjęte, a w sumie trwało to może z 4 dni. Także warto chodzić, warto zwracać uwagę. Moim takim marzeniem jest stworzenie takiego projektu, może to będzie w formie bloga, może strony internetowej, gdzie takie zdjęcia będą miały swoje miejsce. I też myślę, warto chodzić po miejscach i odwiedzać je wielokrotnie. I zobaczyć, jak one się zmieniają, bo może się okazać, że miejsce, które nam się podobało, a na przykład nie mieliśmy czasu albo ochoty wyjść z tramwaju, kiedy mieliśmy i wyglądało fajnie, to za tydzień już będzie wyglądać zupełnie inaczej. W sumie styl fotografowania czy sprzęt jest w ogóle nieważny. Każdy może robić tym, co chce. Ważne, żeby zapamiętywać miejsce i czas, bo to jest, myślę, potrzebne i to później do porównania bardzo się przydaje i pozwoli nam stworzyć historię miasta taką właśnie bardzo subiektywną. I to będzie pamiątką nie tylko dla nas, ale też dla ludzi, którym to będziemy pokazywać. Tu część tych zdjęć to są stare łódzkie fabryki. Ale w tej chwili już jakby fabryk nie fotografuje, już jest coraz mniej ich, coraz ciężej się dostać. I zachęcałbym do fotografowania ulicy, nie tylko Piotrkowskiej, ale przecież na przykład Bałuty, Dąbrowa też oferują nam mnóstwo fajnych miejsc. Ostatnio bardzo mi się podobają domy towarowe typu Dąbrówka, albo na Limanowskiego jest też taki duży. O, to miejsce na przykład na Piłsudskiego w tej chwili już stoi tam piękny, nowy, obłożony czarnym granitem biurowiec, a była taka piękna troja. A nie wiem, czy ktoś z was był na dworcu fabrycznym, ale na pierwszym piętrze. Tam bardzo ładne przestrzenie są. Nie wiem, czy to jeszcze jest, ale to właściwie było tam. Ja tam trafiłem w sumie przypadkiem, a się okazało, że taka perełka. No, wydaje mi się, że takie zwykłe łódzkie widoczki typu właśnie bloki, czy ulice, czy graffiti, czy cokolwiek jest świetną pamiątką, a nie szukanie gdzieś tam po zabytkach, które w sumie też warto fotografować. Ale myślę, że czar Łodzi jest gdzieś tam w zapomnianych podwórkach i taka jej brzydota może być łatwo obrócona w piękno i to jest fajne. I taką wartość można przekazywać w przyszłości turystom na przykład, a nie tylko prowadzić ich po ładnych miejscach. Bo może się okazać, że będą właśnie dlatego chcieli wrócić do Łodzi. A to dla tych, co nie wiedzą, to jest słynny diabeł z Jazgi na klatce schodowej.
tak jak mówiłem, warto przejść i porobić zdjęcia, kiedy nawet pogoda nie sprzyja, a zwłaszcza kiedy nie sprzyja. I wtedy te miejsca na pozór zwyczajne mogą zupełnie nowej wartości nabrać dla nas wizualnie i pozwolić zrobić fajne zdjęcia. A najszybciej znikają graffiti, które w Łodzi są niesamowite. To one, tylko one z dnia na dzień potrafią zniknąć i myślę, że jednak warto poświęcić chwilę i szukać, fotografować. Jednak mają swój taki bardzo lokalny urok. Ale ktoś chce fotografować zabytki czarno-białe, to też w sumie jest warto. No i idea Poczakupczy jest w sumie taka, że też publiczność mogłaby coś zadać pytanie, jakieś interakcja. Wkrótce. To łódzki Manhattan. I marzy mi się taki blog, czy tamta strona internetowa gdzieś w internecie, gdzie ludzie mieliby dostęp, żeby mogli wrzucać te zdjęcia i tagować miejsce, żeby każdy mógł sobie pójść i odwiedzić sam to miejsce. Dobra, dziękuję.